Czy można przerwać pracownikowi urlop? Co wtedy i kto za to płaci? Mimo iż prawo do urlopu wypoczynkowego podlega szczególnej ochronie, tak przepisami prawa pracy, jak i konstytucji, to niestety nasz polski ustawodawca dopuścił możliwość odwołania pracownika z urlopu. A kiedy jest to możliwe? Muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze, muszą powstać okoliczności, które są nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu, a po drugie, obecność pracownika w zakładzie musi być konieczna. Dla przykładu, do sytuacji, w których występują wymienione warunki, należy na przykład konieczność usunięcia awarii urządzeń lub przyjazd delegacji zagranicznej, który był nieprzewidziany w dniu udzielania pracownikowi urlopu. Niestety musicie także pamiętać o tym, że ocena potrzeby odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego należy tylko i wyłącznie do pracodawcy. Stąd też pracownik jest obowiązany stawić się w zakładzie pracy lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę, bez względu na to, czy uważa, że jego powrót z wakacji jest słuszny, czy też nie. Pamiętajcie także, że odmowa stawienia się do pracy może stanowić w konkretnych okolicznościach naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. A co to oznacza w praktyce? No po pierwsze, pracodawca może nałożyć na Was karę porządkową albo rozwiązać z Wami umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a nawet bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dlatego dobrze się zastanówcie. Jednakże kryteria oceny okoliczności, które są przyczyną przerwania urlopu, nie mogą być dowolne. Pamiętajcie, że pracodawca powinien podać do wiadomości pracownika te przyczyny, które uzasadniają jego powrót z urlopu, a ich zasadność, w tym niemożność wcześniejszego przewidzenia, szczegółowo Wam wyjaśnić. Podkreślić także trzeba, że nie może to prowadzić do dowolności stosowanych kryteriów ocen przez pracodawcę, czy dana okoliczność wymaga obecności pracownika. Niewątpliwie powinna mieć ona bezpośredni związek z pracą. Podejmując decyzję o odwołaniu pracownika z urlopu, pracodawca musi liczyć się także z obowiązkiem zwrotu części poniesionych przez pracownika kosztów urlopu, takie, które są w bezpośrednim związku z odwołaniem wakacji. Co się do tych kosztów zalicza? No między innymi koszty podróży, koszt utraty opłaconego pobytu w hotelu, który pracownik już nie jest w stanie odzyskać. Wiedzcie także, że jeżeli pracownik podróżuje z rodziną, która także wraca z urlopu, to pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty, które dotyczą pozostałych członków rodziny, bo są one w bezpośrednim związku z odwołaniem pracownika z urlopu. Na zakończenie chciałam Wam podpowiedzieć, że spory o roszczenia związane z określeniem rodzaju i rozmiaru poniesionych przez pracownika kosztów urlopu należą do właściwości sądów pracy, a ciężar dowodu co do wydatków podlegających zwrotowi obciąża tylko i wyłącznie pracownika. Żądanie zwrotu wyżej wymienionych kosztów ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli spodobał się Wam dzisiejszy temat, to proszę udostępnijcie go dalej i subskrybujcie mój kanał na YouTubie.